Witam serdecznie wszystkie rybki na moim kanale. Dzisiaj, drogie rybki, jak widzicie, rybki za nami gdzieś tam pływają, więc specjalnie dla Was znalazłem takie dobre miejsce, bardziej letnie i bardziej dla rybek odpowiednie. Chociaż w tym miejscu troszkę rybek już straciło życie, ale Was, mam nadzieję, trafi coś dużo lepszego. Więc potasujmy karty i zobaczmy, co tutaj, drogie rybki, Was czeka w tym pięknym czasie, jakim jest lato, które już przed nami niedługo. Dobra, karty potasowane, lewą ręką na trzy kubki i sprawdzamy, drogie rybki, co tutaj może być. Tu jeszcze trzy, okej. W samym środku jest ostatnia karta dużych arkan, czyli świat, czyli taka pełnia, kiedy czujemy, że wszystko się jakby zamyka, kiedy wszystko jest na swoim miejscu, kiedy wszystko jest poukładane. Być może to będzie dobry czas na jakiś wyjazd. Księżyc. Księżyc oznacza marzenia. Kiedy wszystko nam się ułożyło, patrzymy dalej, sięgamy wyżej. Ten księżyc oznacza, że marzenia w nas kierkują, ciągle jest coś, czego nam brakuje. Szukamy, szukamy i ten księżyc daje nam możliwość realizacji tych marzeń. A na razie myślimy o nich i sprawdzamy, czy się przerodzą w rzeczywistość. Jest tutaj ósemka buław, czyli jakaś pomyślna wiadomość dotycząca czegoś z przeszłości, bo to jest na takim miejscu, który mówi o tym, co się kiedyś stało, ale myśmy o tym nie wiedzieli, więc teraz dotrze do nas ta pomyślna wiadomość i to na pewno nas bardzo ucieszy. Jest tutaj szóstka mieczy, ta karta jak najbardziej jest wakacyjna, ponieważ oznacza podróż, wyjazd, zmianę miejsca zamieszkania na jakiś czas i ta podróż nas czeka. Gdzieś popłyniemy, gdzieś sprawimy, że ten świat będziemy oglądać z innego miejsca. Dwójka monet, czyli jakaś, to nie będzie samotny wyjazd, na pewno z kimś bliskim ten wyjazd na pewno zbliży jakieś osoby, bo on oznacza taką wspólnotę, działanie razem z kimś bliskim, nawiązywanie jakichś takich przyjaznych kontaktów i jeśli chodzi o ten wyjazd, to będzie dla nas takie zbliżenie się z kimś. Ostatnia karta całego tarota, król monet, oznacza, że tu jest jakiś przypływ finansów, bo to jest taka karta, gdzie jest starszy, bogaty mężczyzna, ale w tym układzie to też oznaczałoby, że nas czeka jakiś taki pomyślny obrót losu finansowy. Królowa mieczy to jest taka silna kobieca dłoń, ale tutaj lata ten motylek, więc to oznacza, że mimo takiej siły, które wszystkie kobiety mają, z jednej strony miecz, a z drugiej strony tutaj zawsze jakiś fiu-bziu nad głową lata, więc nie bądźmy też zbyt poważne. Siódemka mieczy oznacza, że trzeba zbierać siły, bo kiedyś tam za jakiś czas, być może po tym lecie, czeka nas jakaś walka, ale teraz odpoczywamy i zbieramy dużo sił, dużo energii, dużo tych mieczy, żeby później móc zawalczyć i żeby tą walkę wygrać. Ostatnia karta, czyli jakaś kobieta pełna energii, pełna siły, tak jakby wcześniej te miecze, ta siła została zebrana i tutaj jest ukoronowanie tego, czyli kobieta pełna swojej wiedzy, o swojej mocy, o swojej sile, o swojej potędze nawet. I tutaj w tym układzie to jest najczęściej przedstawia właśnie Was. Jeżeli jesteście kobietami, to te wakacje sprawią, że nabierzecie dużo siły, dużo energii do działania. Jeżeli jesteście mężczyznami, to jak najbardziej też ta siła jest w Was, chociaż tutaj musicie się zdać na jakąś kobietę w Waszym otoczeniu. To tyle. Dużo szczęścia, niech się spełniają Wam, drogie rybki, te marzenia na lato i te wyjazdy niech Wam przyniosą dużo siły, energii i zadowolenia. Do zobaczenia na jesieni.